Pani prezes, jakie zaskoczenie w tym roku w stosunku do poprzednich edycji? Jeszcze bardziej bezpieczne gospodarstwa rolne. Liczba zgłoszonych gospodarstw ponad 900. Cieszę się, że po okresie pandemii tak dużo osób zdecydowało się na udział w konkursie, bo nie ukrywam, że trochę się tego obawiałam. W poprzednich latach było nam troszeczkę chyba trudniej namówić naszych rolników do udziału w tym konkursie, więc to mnie bardzo cieszy. I właśnie teraz kontynuacja? Oczywiście, za rok, 20. jubileuszowa edycja. Mam nadzieję, że uda nam się już w normalnych warunkach przeprowadzić i być może będzie jakaś niespodzianka z okazji jubileuszu, ale to tajemnica. Czy to rzeczywiście, czymś jeszcze mogą nas gospodarze dziś zaskoczyć? Czy jeszcze ta prewencja jest konieczna w opinii pani prezes? Oczywiście, że jest konieczna, bo jednak nadal notujemy liczbę wypadków, tak? Możemy sobie żartować, ale trzeba też szczerze powiedzieć, że one nadal istnieją. Wypadek z samej definicji na zdarzenie nagłe, nieprzewidziane, więc mamy nad czym pracować, aby tych zdarzeń po prostu nie było. Wpisujemy się w strategię międzynarodowej wizji zero, dążymy do zera wypadków, ale zakładam, że nawet jeżeli uda nam się to osiągnąć, w co wierzę, to potem będziemy pracowali nad tym, aby ten poziom zerowy utrzymać. Więc cały czas ta prewencja jest potrzebna. Pan premier Kowalczyk dostrzega za ostatnie lata duży postęp. Czy pani prezes podziela tą opinię właśnie w tej prewencji z ramienia KRUS-u, bo też ma pani prezes długoletnią obserwację, można powiedzieć. Liczby dzisiaj wypowiedziane same się bronią, wskazują na to, jeżeli mówimy o tym, że od początku działania prewencyjnego kasy i konkursu, chociaż sama działalność oczywiście jest trochę starsza, mamy ponad 80% spadek wypadków, no to myślę, że pan premier powiedział prawdę.